Dzień dobry, Rysiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Antosiu. Dzień dobry. Gdzie idziecie? Idziemy do kościółka. Do czego? Co to za święto dzisiaj? Wielkanoc. Ojej, a co ono oznacza? Co się stało w Wielką Noc? Pan Jezus zmarł wstał. Pan Jezus zmartwychwstał. A co to znaczy? Gdzie był złożony najpierw? W grobie. W grobie. A widziałeś go w grobie? Em, tak, ale potem nie. Hmm. Aha. A gdzie on teraz jest w takim razie? Em, w niebie. I gdzie jeszcze? W sercu. A co to znaczy? I... Teraz on sobie mieszka swoim tatusiem. No tak, ale co to znaczy, że on jest w sercu, Antosiu? Co to znaczy? No bo my go bardzo kochamy. A jak go kochamy? Przez co go kochamy? Skąd wiemy, że kochamy kogoś? Bo co robimy? Dobre uczynki. Pięknie. A czy słuchamy poleceń? Tak. A okazujemy również szacunek? Tak. Pomagamy? Tak. A czy wy, chłopcy pomagacie swoim rodzicom? Tak. A czy modli piątkę daj? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Rysiu. A czy ty sprzątasz i pomagasz mamusi? Tak. I ja nawet jak miałam trzy lata, sprzątałem jak z od No bardzo pięknie. Trzeba już umieć odkurzać Rysia odkurza pięknie, a ty, Antosiu, układasz swoje ubranko, tak? Tak. Ci... Zamelkom. Rozumiem. A sam też układasz? Tak. Bardzo się cieszę. A w czym jeszcze można pomóc rodzicom? E... Szysz, w spełnianiu szybko ich marzeń. Marzeń i poleceń. No to fajnie, życzę Wam w takim razie, aby w Waszych serduszkach już na stałe zamieszkał kto? Panie Zgadza się. W takim razie bądźcie zawsze przyjaciółmi, prawda? Uh -huh. I nie, nie zapominajcie o czym? Mo. Bo, bo dni no właśnie. Żegnamy się wesołych świąt. Pa pa. Wesołych świąt.